Debata dnia. Dzień dobry, Joanna Misiołek. Zaczynamy debatę dnia, a z moimi gośćmi dzisiaj są Tomasz Walczak, Super Express. Dzień dobry. Dzień dobry. I Tomasz Truskawa, Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. To zacznijmy od tej gry senackiej wokół wyborów. Profesor Tomasz Grodzki wygłosi o godzinie 18.15 oświadczenie w związku właśnie z tym, co dalej będzie się działo w Senacie z tymi poprawkami dotyczącymi ustawy o organizacji wyborów prezydenckich. No i jak panowie oceniacie tą grę senacką wokół wyborów i czy te wybory odbędą się 28 czerwca? Tomasz Walczak. No to jest bardzo dobre pytanie, kiedy one się odbędą. No już od kilku miesięcy tak naprawdę się zastanawiamy, a przynajmniej od wybuchu epidemii, kiedy wreszcie będziemy mogli do urn wyborczych pójść lub korespondencyjnie zagłosować na prezydenta. Nadal tego nie wiemy, ale widać, że jest jakieś przyspieszenie chyba w Senacie, jeśli chodzi o pracę nad tą ustawą wyborczą, która miałaby wybory 28 czerwca umożliwić najwidoczniej, zresztą chyba to już nie dzisiaj i nie wczoraj, ale jeszcze w zeszłym tygodniu zrozumieli to przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, że w ich interesie, żeby te wybory odbyły się jak najszybciej, więc nie ma sensu przedłużać. Tam, jeśli ktoś grę prowadził, no to chyba wydaje się, że jednak Michał Kamiński, który grał trochę na kandydata Polskiego Stronnictwa Ludowego, żeby ten troszkę większe szanse miał w starciu wyborczym. No ale widać, że interes i największej partii PiS w Sejmie i największej w Senacie, czyli Platformy Obywatelskie, wskazują na to, że te wybory muszą się odbyć jak najszybciej z wiadomych względów. Z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość chyba zaczyna się powoli martwić o to, co dzieje się z notowaniami Andrzeja Dudy, które systematycznie spadają i rosną tym poparciem dla Rafała Trzaskowskiego, więc w interesie PiS jest to, żeby ten trend usiąść jak najszybciej, te wybory, żeby się odbyły, zanim rzeczywiście straci poparcie w pierwszej turze, które da mu zwycięstwo. No i w interesie Platformy jest oczywiście to, żeby Rafał Trzaskowski, który jest w razie na fali, odkąd jego kandydatura została ogłoszona, żeby ta fala go niosła i przypadkiem nie zgasła w którymś momencie. I rzeczywiście im dalej w las, tym ta fala może się okazać bardziej kapryśna niż jest dzisiaj dla Rafała Trzaskowskiego. Więc wydaje się, że rzeczywiście szybko ta sprawa zostanie rozstrzygnięta. A data wyborów, no Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że 28 czerwca to jest ten najbardziej prawdopodobny scenariusz. Jeżeli ta ustawa rzeczywiście wyjdzie z Senatu w takiej formie, jakiej chciało Prawo i Sprawiedliwość, no to marszałek Sejmu będzie mogła je ogłosić w takim terminie, jak to zostało przez premiera Morawieckiego prawie 2 tygodnie temu ogłoszone. Tomasz Walczak mówi o tym, że Michał Kamiński tutaj chciał trochę rozegrać Senat. A czy jest tak, że podpuszczał marszałka Grodzkiego, który w tę grę wszedł? No bo Sławomir Neumann między innymi mówi o tym, że oni są gotowi na szybkie wybory i nie chcą się dać ograć, tak twierdzi. Zresztą Borys Budka też dosyć sceptycznie wypowiadał się na temat przesunięcia tego terminu wyborów po 6 sierpnia. Więc co takiego stało się w tym Senacie? Tomasz Truskawa. No, faktycznie Platforma Obywatelska, czy szczerze Koalicja Obywatelska deklarowała gotowość do wzięcia udziału 28 czerwca w wyborach prezydenckich. I chyba rzeczywiście pojawił się nam w pewnym momencie kolejny, jak gdyby ośrodek, który chciał te wybory, w tych wyborach zaznaczyć swoją obecność, czyli Senat przy udziale zarówno marszałka, jak i wicemarszałków. Ja muszę powiedzieć, że mnie przy tej okazji martwi tylko los tego białego konia, którego, na którym miał przyjechać tutaj Donald Tusk, żeby wygrać wybory prezydenckie, bo zdaje się, że marszałek Grodzki kupił tą habetę. Ale jednak sprzedany. Jednak sprzedany, ale chyba też na tym białym koniu do Pałacu Prezydenckiego nie wiedzie. Choć być może wizję nieco przesłoniło ego pana marszałka, bo ono się... Ale to jak to było? To Tomasz Grodzki wierzył w to, że to nie on, znaczy to nie marszałek Witek, a on zostanie przez ten czas, kiedy Andrzej Duda nie będzie prezydentem, tym pełniącym obowiązki prezydenta? Tak, on chyba w tą opowieść uwierzył, że pani marszałek Witek powie, że ona nie może przejąć tych obowiązków, ponieważ no nie są, taka sytuacja nie jest przewidziana w Konstytucji. I on już tam gotowy z tym białym koniem za płotem schowanym już tam stał i był gotowy wjechać do Pałacu Prezydenckiego. Ale jak się okazało, znowu mu nie wyszło.
czekamy na jakąś, na jakieś kolejne orędzie do narodu, które pan marszałek ma wygłosić, ale myślę, że Polacy są już po prostu tym spektaklem zmęczeni. I też rozumieją to poważni politycy Platformy Obywatelskiej, którzy mówią, zróbmy już te wybory, bo czas jest po temu najwyższy. Za chwilę Polacy powiedzą, mamy w nosie te wasze wybory, bawcie się dalej sami, ale bez naszego udziału. A przy niskiej frekwencji w wyborach prezydenckich mogłoby się okazać, że prezydent Andrzej Duda wygrywa w pierwszej turze, bo to, o czym mówiliśmy wcześniej, Rafał Trzaskowski wbrew pozorom nie zmienia notowań. Te notowania sondażowe wracają do normalnego poziomu, jakie były przed okresem pandemii, tych wszystkich obostrzeń z koronawirusem w Polsce związanych. I w tej chwili jesteśmy jak gdyby na początku kampanii prezydenckiej z takimi notowaniami, z jakimi mieliśmy wcześniej do czynienia. I jak zawsze powtarzam, na publikowane sondaże należy patrzeć bardzo ostrożnie, ponieważ one już dawno przestały być narzędziem badawczym, a stały się elementem kampanii i elementem normalnej walki wyborczej. Na pewno nie warto się narkotyzować tymi sondażami, ale ja chciałam dopytać Tomasza Walczaka, czy to rzeczywiście nie jest trochę tak, że dzisiaj Rafał Trzaskowski jest na poziomie poparcia Małgorzaty Kidawy-Błońskiej przed tą epidemią? No, oczywiście, że tak. Jest tak, że te pierwsze dwa tygodnie w zasadzie kampanii, czy prekampanii, jakkolwiek to nazwiemy, Rafała Trzaskowskiego polegały na tym, żeby odzyskać to, co w tych ostatnich tygodniach przed ustąpieniem funkcji kandydatki Platformy Obywatelskiej straciła Małgorzata Kidawa-Błońska. No i rzeczywiście dosyć szybko udało mu się to poparcie odzyskać, to jest zadziwiające, bo przyznam się, że ja nie wierzyłem w to, że jeszcze da się reanimować jakiegokolwiek kandydata Platformy Obywatelskiej w tych wyborach. Okazuje się, że Rafał Trzaskowski spełni te oczekiwania elektoratu liberalnego, no i rzeczywiście gdzieś wokół niego się ten elektorat skupił. No, zresztą taką pewną cezurę widzieliśmy w ten weekend, jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego. To znaczy, zaraz po rozpoczęciu tej swojej roli jako kandydata Platformy, widać było, że to gra na taką polaryzację Rafał Trzaskowski. Bardzo dużo takich ostrych wypowiedzi pod adresem Prawa i Sprawiedliwości było, które miały jakoś połechtać ten twardy elektorat antypisowski. A komu to bardziej pomaga, ta polaryzacja, PiS-owi czy Platformie dzisiaj? Zależy, o jakim etapie wyborów mówimy. Ja mówię, że to jest duże, no bo był ten etap, kiedy Rafał Trzaskowski musiał to poparcie odzyskać, tak? Musiał zabrać tych, których stracił na rzecz, szerzej Platforma straciła na rzecz Hołowni czy Władysława Kosiniaka-Kamysza. No i w tym wypadku no, ta polaryzacja była potrzebna, tak? No bo tu się liczy w tej pierwszej turze pewna wyrazistość, tak? Kiedy mamy kilku kandydatów opozycji, no dosyć do siebie jednak mimo wszystko podobnych, no to trzeba się czymś wyróżnić, tak? Gdzieś no, na tej emocji tego elektoratu, któremu rządy Prawa i Sprawiedliwości się nie podobają, trzeba zagrać. No i Rafał Trzaskowski na tym umiejętnie zagrał. Ale w weekend widzieliśmy wystąpienie Rafała Trzaskowskiego w Poznaniu, gdzie już zupełnie inne tony uderzył. Chwalił Lecha Kaczyńskiego, chwalił program 500+, coś to. Był zupełnie inny chyba w swojej retoryce niż Platforma Obywatelska, prawda? No tak, no wie o co walczy, tak? No nie da się wygrać tylko, tak jak Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie wygrać tylko swoim twardym elektoratem, tak i Platforma Obywatelska nie jest w stanie tylko swoim twardym elektoratem topniejącym zresztą wygrać wyborów prezydenckich. Tu liczy się rzeczywiście też ten elektorat mityczny środka, ludzi, którzy nie są jakimiś strasznymi kibicami jednej czy drugiej strony tego sporu politycznego. I o nich też trzeba zagrać. No i widać tą taką zmianę w retoryce Rafała Trzaskowskiego, kiedy już zabezpieczył sobie tyły, kiedy widać, że jest absolutnym faworytem opozycji, jeśli chodzi o wejście do drugiej tury obok Andrzeja Dudy, no to już może sobie pozwolić na pewne niuansowanie przekazu, tak? No i to wystąpienie poznańskie było pewnym takim przełomem, jeśli chodzi o tą jego kampanię. No i należy się spodziewać, że w najbliższych tygodniach też rozwiąże taką bardziej jednak koncyliacyjną twarz, a Trzaskowski będzie pokazywał, będzie gdzieś tam łagodził różne przekazy, które przez ostatnie kilka lat Platforma Obywatelska, on sam zresztą też wygłaszał. No ale taka jest logika też wyborów. On się już chyba powoli szykuje też na drugą turę i buduje siebie w oczach wyborców jako ten poważny kandydat z drugiej tury do pokonania Andrzeja Dudy. Na ile to przekona wyborców, to jest oczywiście inne pytanie, pewnie wskażą nam te sondaże, które
w najbliższych dniach będą się pojawiać. I oczywiście z Tomaszem Truskawą się zgadzam, że nie do końca są one miarodajne, ale jednak nawet kilku sondażowni porównanie pewnej dynamiki przyrostów czy spadków, no pokazuje jednak jakąś tam tendencję, która już może być podstawą do oceny kandydatów. No widzę, że Rafał Trzaskowski do góry się piął, odzyskał poparcie dla Platformy. No i teraz będziemy patrzeć, czy rzeczywiście ponad to poparcie jest w stanie w tej pierwszej turze wyjść i czy rzeczywiście Andrzej Duda będzie na jego rzecz tracił poparcie. No to jest ciekawe. To ja zacytuję Super Express przy okazji. Z sondażu Instytutu Badań Poliester dla Super Expressu wynika, że w drugiej turze Andrzej Duda dostanie 51%, 32%, a Rafał Trzaskowski 48,68% raczej powinien. Procenta. To w takim razie ja zapytam Tomasza Truskawę, jak Tomasz Truskawa ocenia kampanię Rafała Trzaskowskiego? Rzeczywiście z impetem pnie się do góry? Czy to jest tak naprawdę to poparcie, które Platforma miała jeszcze przed pandemią? Rafał Trzaskowski musiał obudzić uśpiony elektorat Platformy, bo przecież ta kampania, nie kampania, ten schyłkowy okres kampanii pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, no jednak zniechęciły elektorat, to było zresztą widać w sondażach, no bo 2 czy 4% to nie jest poparcie, którym choćby cieszy się Platforma Obywatelska. Więc on musiał na nowo zmobilizować ten elektorat, że jest dynamiczny, że jest zdecydowanie antypisowski i to mu się udało. Ta kampania została, ten fragment kampanii został tak pomyślany, żeby po prostu obudzić. Stajemy gotowi do walki. I zadanie wykonał. Natomiast tutaj z redaktorem Walczakiem się zgadzam, że należy sobie zadać pytanie, na ile w tych wypowiedziach koncyliacyjnych, łagodzących, na ile potrafi Rafał Trzaskowski przekonać ludzi, że on taki jest. Że jest drapieżny, czy że jest koncyliacyjny. Która jego twarz jest prawdziwa i czy ludzie uwierzą w taką czy w inną narrację nowego kandydata, który chociaż jeszcze kandydatem też nie jest. O tym też pamiętajmy, prawda, bo to jeszcze jest na razie na etapie no, takiej niby kampanii, która formalnie nie została ogłoszona. I teraz jest pytanie o wiarygodność. I czy ta koncyliacyjność na przykład nie spowoduje jednak znowu odpływu wyborców Koalicji Obywatelskiej od tego kandydata? No, że on taki jest raz taki, raz śmaki, czyli jednak głosujemy na kogoś nowego i w tym przypadku będą głosowali na Hołownię. Ta kampania, te wybory to jest taka nowość w polskim życiu politycznym, że trudno chyba znaleźć jakąś odpowiedź. To wszystko niestety opiera się w sferze domysłów i jakichś projekcji na przyszłość, ale jest to wszystko tak nietypowe, że nawet doświadczenia z poprzednich kampanii mogą być tutaj mało przydatne. My zaraz do tego Szymona Hołowni i pozostałych kandydatów jeszcze przejdziemy, a ja chciałam dopytać na chwilę, pozostając przy Rafale Trzaskowskim, czy prezydentura Warszawy będzie dla niego pomocna, czy będzie raczej obciążeniem? Jak panowie to oceniają? Tomasz Walczak. Ja myślę, że jeśli już... I one lepiej mogą oczywiście ocenić mieszkańcy Warszawy, tak? No, czyli, ale mieszkańcy... czyli bardzo, bardzo skromny wycinek jednak tego społeczeństwa. Ja rozumiem, że ta machina propagandowa Prawa i Sprawiedliwości robiła wiele już od dłuższego czasu, żeby pokazać Rafała Trzaskowskiego jako człowieka, który sobie absolutnie z tym żywiołem miejskim nie radzi. No i rzeczywiście miał tam sporo wpadek, czasami mu się tam rzeczywiście nie za bardzo powodziło w tej Warszawie. Ale też trzeba pamiętać, że Rafał Trzaskowski to nie jest typ polityka, tak powiem, samorządowego. To zupełnie inny poziom polityki, który się tu uprawia. To bardziej często urzędniczy jest na poziomie miejskim ten charakter sprawowania funkcji niż funkcja głowy państwa czy kogoś, kto w tej wielkiej tak zwanej polityce funkcjonuje. Rafał Trzaskowski zdecydowanie lepiej się czuje w tej drugiej roli, to znaczy światowca człowieka, który w tej wielkiej polityce jest obecny, tą grę sobie tam prowadzi swoją. I myślę, że tak naprawdę ta Warszawa jest takim jakimś epizodem, który na pewno dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości będzie istotny, ale czy będzie istotny dla większości Polaków? Na pewno nie będzie istotny dla wyborców opozycji. Wyborcy opozycji przede wszystkim chcą odsunięcia
Prawa i Sprawiedliwości od władzy, a to, jakie tam miał papki po drodze kandydat, który ma największe szanse dzisiaj zagrozić Andrzejowi Dudzie, to myślę, że będzie kompletnie nieistotne. A mówię, te miejskie sprawy jednak nie mają takiej siły przebicia, jak ta wielka nasza polityka. Te skandale, które były często kreowane przez przeciwników politycznych Rafała Trzaskowskiego, one w pewnym sensie przemawiają tylko do tego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, tak? No to mamy takie czasy, kiedy nie da się skompromitować polityka, bo zawsze jest ta druga strona, która będzie go bronić do upadłego. Więc tutaj chyba Prawo i Sprawiedliwość, grając na tej często nie najlepszej prezydenturze Trzaskowskiego w Warszawie, no może się przejechać, tak, że to nie będzie ta emocja, która będzie grała w tej kampanii. Mi się wydaje, że też, że już pozostajemy przy tych emocjach około popisowych, to też mam takie wrażenie, że ta kampania będzie o tyle ciekawa, że pokaże, czy te stare takie sznyty polityczne jeszcze działają. To znaczy to, że Prawo i Sprawiedliwość jako ta partia, która dała programy społeczne Polakom, cieszy się zaufaniem Polaków, to jednak wszyscy już ten moment, kiedy jest pewne zmęczenie rządami Prawa i Sprawiedliwości, to jest naturalne przy każdej ekipie rządowej. I czy to zmęczenie nie będzie jednak decydujące w tej kampanii? To też myślę, że najbliższe 2-3 tygodnie pokażą, kiedy będziemy obserwować to, znowu wracam do sondaży, kiedy będziemy te zmiany sondażowe obserwować. No bo może się okazać, że tak naprawdę cokolwiek kandydaci w tej kampanii nie będą robić, nie będzie to miało najmniejszego znaczenia, bo będzie po prostu potrzeba zmiany, tak? I to może dzisiaj zagrać rzeczywiście po tej koronawirusie, po tej pandemii, po tych problemach gospodarczych i materialnych, które ma wielu Polaków. Może się okazać, że po prostu Polacy potrzebują jakiejś zmiany. No, czy ta nowa rzeczywistość zagra, czy jednak dalej te stare schematy będą grały rolę, no to się okaże, tak? Dziś nie jesteśmy tego w stanie przewidzieć, ta emocja społeczna 28 czerwca, czy każdego innego dnia, kiedy te wybory się odbędą, się znajdzie. Tomasz Truskawa, a czy Polska potrzebuje zmian na Rafała Trzaskowskiego? I przy okazji ponawiam moje pytanie o to, jak jako warszawiak ocenia pan też no, tą prezydenturę Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. I to, czy to będzie miało znaczenie właśnie w tej kampanii? Przebieg prezydentury Rafała Trzaskowskiego będzie miał znaczenie dla wyników tej elekcji w samej Warszawie. Bo tutaj będziemy mogli obserwować ciekawe tendencje, czy to te półtora roku coś zmieniło w jego notowaniach, czy nie zmieniło, czy ludzie mimo ewidentnych wpadek, niestety, pana prezydenta, potrafią ocenić jego prezydenturę obiektywnie, czy nieobiektywnie. Natomiast poza Warszawą nie będzie to miało żadnego, moim zdaniem, żadnego znaczenia. Odnoszenie się do problemów warszawskich gdzieś poza Warszawą kompletnie nie ma żadnego znaczenia, dlatego że Warszawa jest traktowana troszeczkę wyłączająco z całej polityki polskiej. To jest zupełnie inny problem, inne sprawy. Czasami ludzie mówią, a dobrze wam tak warszawiakom. Także tutaj rzeczywiście muszę się zgodzić z opinią, że przebieg prezydentury warszawskiej nie będzie miał większego znaczenia. Natomiast słowność pana prezydenta będzie miała znaczenie, dlatego że jeszcze nie tak dawno mówi, nie interesują mnie wybory na prezydenta kraju, bo zawarłem kontrakt z warszawiakami. I teraz nagle ten kontrakt został zerwany. Dlaczego został zerwany? Czy w imię większego dobra, no ale tego nie widzimy. Czy też w imię konkretnych interesów partyjnych. I to widzimy. I jeżeli ten temat zostanie pociągnięty przez sztabowców prezydenta Dudy, to rzeczywiście ta kwestia może mieć znaczenie. Bo jest to kolejny kandydat opozycyjny, który nie dotrzymuje obietnic. Bo ja pamiętamy Roberta Biedronia, prawda? I i teraz mamy świeżo w pamięci zupełnie niedawne słowa, kiedy jeszcze Rafał Trzaskowski mówi nie, bo tutaj wygrałem, zawarłem kontrakt z warszawiakami i tego kontraktu będę dotrzymywał. I niedotrzymanie tego kontraktu może mieć znaczenie dla wiarygodności kandydata w tych wyborach. Dlatego, że w tych wyborach ta wiarygodność będzie miała bardzo istotne znaczenie. Oczywiście wiarygodność we wszystkich wyborach ma bardzo duże znaczenie. To jeszcze na krótko podpytam tylko Tomasza Walczaka, jak on ocenia kampanię i sztab Andrzeja Dudy. Jak oni sobie dzisiaj radzą? To też jest
widać, że jakaś zmiana zaszła tam. To też jest oczywiście na dłuższą wypowiedź, ale widać, że wzięli się za tę kampanię dzisiaj ludzie Mateusza Morawieckiego i widać to trochę w tej kampanii, przynajmniej w ostatnich dniach, postawienie na sprawy gospodarcze. Trochę powtórka z planu Morawieckiego w postaci planu Dudy. Wielkie inwestycje mające ratować gospodarkę i pędzić razem z nami ku dobrobytowi krajów Zachodu. Ale to jest dopiero taki pierwszy kwiatek czegoś nowego w tej kampanii, bo do tej pory tak naprawdę ta kampania głównie przez kibiców Andrzeja Dudy sprawiała wrażenie, że wszyscy są antytrzaskowskim, łącznie z panem prezydentem, bo taka krytyka zmasowana Andrzeja Trzaskowskiego przypominała trochę tą krytykę Platformy Rządów Prawa i Sprawiedliwości, że cokolwiek nie zrobił Trzaskowski. Było to szeroko komentowane, szeroko krytykowane przez kibiców Prawa i Sprawiedliwości. Od tego chyba trzeba uciekać w kampanii i to chyba dostrzegli sztabowcy Andrzeja Dudy. To sobotnie też kolejny taki przełom, tak jak w sobotę Trzaskowski coś zmienił w swojej kampanii, tak samo Andrzej Duda coś zmienił. Jest nowy pomysł, bardziej pozytywny. Zobaczymy, na ile to będzie skutkować pozytywnie dla kampanii Andrzeja Dudy. A o tym, jak będzie wyglądała kampania nie tylko Rafała Trzaskowskiego, Andrzeja Dudy, ale też pozostałych kandydatów, porozmawiamy w drugiej części naszego programu, a ja już teraz Państwa zapraszam na serwis informacyjny.